1400 1450 30 Rady Miasta Krakowa z 8 września 2009 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Krakowa. Projekt Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, druk nr 1042. Pierwsze czytanie referuje Pan Przewodniczący Bogusław Koźmina. Szanowni Państwo, ponieważ obowiązuje nas uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Uchwała, która zakłada, że na przykład poprawki będziemy składali do niedzieli, w związku z tym co roku modyfikujemy załącznik do tej uchwały, który określa terminy. Panowie Przewodniczący Komisji, Panie Przewodniczący Komisji Budżetowej. Panie Przewodniczący Komisji Budżetowej. Akurat mówimy w temacie spraw dotyczących budżetu. Dzisiaj rano, zgodnie z tym, co Państwu mówiłem, odbyło się spotkanie przewodniczących klubów z przedstawicielami Pana Prezydenta i z kolegą Przewodniczących Komisji Budżetowej, na której zaproponowałem dwa rozwiązania harmonogramu. Przyjęliśmy rozwiązanie, które z punktu widzenia sprawności działania i możliwości spełnienia wszystkich wymagań jest najlepsze, czyli do 6 grudnia odbędzie się pierwsze czytanie projektu, czyli odbędzie się 5 grudnia. Do 7 grudnia prezydent przekaże Radzie ewentualnie autopoprawkę. Do 14 grudnia, to będzie piątek, tu jeszcze przy pierwszym czytaniu ustalimy, którą godzinę, czy 15, czy 18, jeżeli trzeba. Będzie termin zgłaszania opinii komisji oraz bilansowanych poprawek klubów komisji radnych. Do 17 grudnia komisja budżetowa, to jest poniedziałek, komisja budżetowa dokona zbilansowanej analizy poprawek i przyjęcia ostatecznego stanowiska co do budżetu. Komisja budżetowa odbędzie się w poniedziałek o godzinie 15 na zwyczajne posiedzenie. Do 18 grudnia, czyli do wtorku, do końca dnia, pan prezydent będzie miał czas na poprawkę, na autopoprawkę wynikającą z poprawy radnych. I do 31 grudnia uchwalenie budżetu. Planowane uchwalenie budżetu będzie 19 grudnia na ostatniej sesji przed świętami. Taki projekt pozwala nam w miarę sprawnie, dając szansę urzędowi także na przygotowanie stosownych dokumentów, przeprowadzenie prac nad budżetem. Ta sprawa została skonsultowana najpierw z przewodniczącymi, potem mam nadzieję z klubami. Otrzymałem informację od przewodniczących, że wszystkie kluby akceptują taki harmonogram. Stąd uprzejmie Państwa proszę o przyjęcie tej uchwały, najpierw odstąpienie drugiego czytania, a potem przyjęcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Panów Panów Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawy w związku z prośbą o odstąpienie na godzinę od drugiego czytania na godzinę 15.20. Ostateczny termin wprowadzenia poprawy na godzinę 15.30.